You got to let it go. You got to let it go. Odzywam się już z pod IKEA. Czekajcie, założę to okulele. Odzywam się z pod IKEA i jestem już po mini shoppingu. Paru tam drobiazgów. Tak naprawdę to drobiazgi do domu, ale za to cieszę się z takich niby pseudorolet. Mówiła mi o nich już koleżanka z pracy, a właśnie dzisiaj dopiero tutaj pierwsze zobaczyłam. Także zobaczymy, czy się przydadzą. Co? No i kwiatki, bratki, stokrotki. Także Oli sobie kupiła kaktusy, ja jakieś takie pierdółki też do kuchni, także mam nadzieję, że będzie gity z majozem. No i teraz jeszcze zmierzymy do BM-a, gdzie właśnie będę chciała dokupić takie jeszcze też rzeczy, które mam na liście. Zobaczymy, co się uda znaleźć. Także za mną IKEA. Drugi raz, ale pierwszy chyba co nagrywam, bo wtedy chyba tylko na Insta wam wrzucam. Także moje pierwsze wideo z IKEA w tle. Przeżywam, bo to dla mnie taka nowość. No, a zakupów mamy tylko o tyle. Pokaż zakupów. O, taka siatka. Przyprawniki, nie przyprawniki, jakieś pierdu. Także teraz zmykamy do BM-a i odezwę się do was niebawem. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. I witam się z wami 2 września, słuchajcie. Dzień tygodnia. Poniedziałek? Tak, poniedziałek, dzieci poszły do szkoły. Już mi się wszystko popiczkało. Słuchajcie, ja właśnie czekam na taksówkę. I tak zerkam za chwilę, bo kurczę, nie wiem, z której strony podjedzie, bo poprosiłam pod Islanda. Ale mam trochę gratów, z którymi, słuchajcie, jadę. Stoją tu właśnie obok mnie, dlatego że troszeczkę chociaż chciałam ze sobą zabrać. Resztę wezmę później albo z Krzysiem, albo właśnie z Karolcią. Jeszcze nie wiem. Czekam na taksówkę, jest godzina 9.30, po godzinie między 10 a 12 bodajże. Ma być w końcu ktoś do kuchenki, więc mam nadzieję, że dzisiaj ktoś będzie na czas. I co? Spadam na tamto mieszkanie i postaram się wam pokazać, słuchajcie, taki chociaż troszeczkę home decor, coś w tym rodzaju, hall. Czyli hall z jakimiś, słuchajcie, pierdółkami, które mam pozakupywane na mieszkanie. Część oczywiście zabrałam, ale to jest naprawdę niewielka część, bo tak jak mówię, nie dam rady ze wszystkim. Jedzie chyba moja taksówka, także odzywam się do was już z mieszkania. No i okidoki, jesteśmy już, słuchajcie, na miejscu i zaczniemy od wycieraczki. Z racji tego, że dziś pada deszcz, postanowiłam wziąć, słuchajcie, już wycieraczkę. Pierwsza lepsza zakupiona, słuchajcie, taka, wiecie, na chwilę, że tak powiem. O, jest moje pierwsze wytarcie butów. No i uwaga, czekajcie, jedną ręką to się kury ma, co wiem. Dobra, wchodzimy, czekajcie, z torbami, bo zaraz się zaczasnę i będą jaja. Mamy 2 kolejne siatki, które wziąłam sobie, żeby zjeść sobie tutaj śniadanko. Mam też kapcie, które właśnie za chwilę przyodzieję. No i hejo, jestem już, słuchajcie, na miejscu i będę właśnie tutaj ogarniać. Czekajcie, tam chciałam rzucić. Wiem, że światło jest ciulowe, wybaczcie mi to, no ale nie wiem, czy was mogę postawić na parapecie. No, ja, słuchajcie, już jestem, będę sobie robić kawę. Byliśmy, słuchajcie, też właśnie wczoraj w IKEA. Głupio, tak nic nie widać, pusto w tym domu, sorry. Byliśmy wczoraj w IKEA, dlatego będę chciała wam pokazać na pewno, co zakupiłam. Czyli zrobię wam taki home decor haul. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli was czymkolwiek zainspirowałabym. Mam otwarte okno, więc jak ktoś będzie na mnie patrzył, to będzie brech. Otwieram właśnie teraz ten mój nieszczęsny, słuchajcie, niekompletny za pierwszym razem czajnik. Myślałam, że wezmę ze sobą teraz jeszcze mikrofalówkę, ale słuchajcie, byłoby mi trochę za ciężko. Także niestety mikrofalówkę zobaczycie, bo chyba jej nie pokazywałam. Już nawet nie pamiętam, czy wam ją pokazywałam. No i tego właśnie zabrakło w poprzednim czajniku, widzicie? Tu na samej górze nie miałam tego. Jakieś głosy słyszę? Dobrze słyszę. Czekajcie, wiecie co? Ja poprawię sobie domofon. A dobrze, ja słyszałam, że coś tu stuknęło. Widzicie, jak ja mam słuch? Ja tu mam słuch. Właśnie wyliczyli mi, słuchajcie, cancel. I już tutaj patrzymy. Aha, czyli żeby minali, czyli cancel, to mam im tutaj
czekajcie. No, tak, muszę tą formę całą wypełnić. Wypełniacie formę o kansie, żeby mogli Wam tutaj zacząć naliczać. Także spoczko, zajmę się tym później. Wypełnię śmietniczek. Pseudośmietniczek, na razie tak sobie poradzę. Wziąłam sobie mleko, także wypijemy sobie zaraz tutaj kawcie. To mleko już raczej się chyba nie będzie nadawać. Ono już tutaj troszkę stoi, bodajże chyba od wczoraj, ale ja już się boję, czekajcie, do którego ono było. No, chyba 31 august. To może już sobie je darujmy. Otwieram czajnik, zrobię sobie kawę. Zaraz Wam pokażę właśnie ten czajnik. Nie wiem, czy Wam pokazywałam na poprzednim vlogu? Chyba nie. No i czekam na Pana do kuchenki, a w międzyczasie właśnie zrobimy sobie taki home decor haul. Z tym, że ja, tak jak powiedziałam, ja wszystko będę robić Wam już podczas vlogów. To nie będzie home decor taki jako osobny, tylko na vlogu. Natomiast napiszę Wam to po prostu w tytule. Dobra, uwaga, wyciągam czajnik. Tak jak Wam mówiłam, chciałam wszystko takie marbelkowe, czyli chciałam mieć marmurek. O, widzicie? I nawet ten ma tutaj to ten. Tamten był jakiś w ogóle felerny, słuchajcie, bo tamten nawet miał to takie metalowe, co tutaj tego nie widać, to tamten miał to tak wywalone na całym środku. Nie wiedzieć po co i na co. Dobra, teraz muszę wyjąć, słuchajcie. Mam nadzieję, że te vlogi Wam się naprawdę spodobają. Niedługo przejdziemy do jakichś takich normalniejszych, do jakiegoś gotowania, do poważniejszych rozmów. Tak, ale póki co, póki jestem w temacie przeprowadzki, to no, siłą rzeczy, no, jeżeli Wy chcecie, też Wy jesteście. Także jeżeli Was ten temat w ogóle nie interesuje, jak ja się przeprowadzam, jak to wygląda, ile mnie to kosztuje, co kupuję, jak to wszystko będzie wyglądało, to oczywiście wcale nie musicie oglądać tych vlogów, absolutnie. I voilà. I voilà. I czajnik się robi się. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Także teraz czekajcie, ustawiam Was z powrotem. Na pewno zauważyły osoby spostrzegawcze, że wiszą jakieś tam pierwsze lepsze firanki. Ale słuchajcie, one były po prostu tylko dlatego tutaj kupione wczoraj, bo to były jedne z ładniejszych, uwierzcie mi, jedne z ładniejszych ogólnie w, i w Ikei, i w BM-ie. Także no, wydawało mi się, że będą wyglądały, szczerze Wam powiem, że lepiej. Łukasz właśnie mi przymocował wczoraj, słuchajcie, ten karnisz. Karnisz wybrałam taki. On jest takimi na samym końcu zakończony jest. Jeszcze ja tutaj się wzbiję na te szczyty tutaj. To poprawię sobie, bo za daleko go chyba tu wykręcił. Dobra, nie będę już, bo zaraz zwalę. W każdym razie, no, odwrotnie założyli. Dobra, nieważne. Ja zaraz to poprawiam. Także tu będą takie... Co oni tu porobili? Tu będą, słuchajcie, trzy takie o właśnie firanki. One miały być takie lekko srebrnawe. No niestety, ale naprawdę nic ładniejszego na tamtą chwilę nie widziałam. No źle są założone. Ja je zaraz muszę poprawić. I ta końcówka musi być tak jak tu, czyli o, tak niezbyt daleko. Także tak będzie wyglądała póki co firanka. Niewiele co prawda daje, ale zawsze coś. Zawsze coś. Zawsze już jakoś tak, jak ktoś będzie zaglądał, to już jest ta firanka, ja już też jakiś mam taki większy komfort. No i powiesiłam sobie ten tutaj taki klosz, taki plastikowy. On jest, wygląda jak szklany. O, tak to będzie wyglądało. Także wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tak jak mówię, firankę jeszcze muszę poprawić, muszę to dokręcić w lewo, ale to muszę stanąć sobie na parapet, za chwilę to wszystko będę robić. No i co? A tutaj zakupiłam też coś, co Wam pokażę później. I też mi namówiła na to w sumie koleżanka z pracy, właśnie Jagoda. To jest ta, która właśnie poleciła mi tak naprawdę Łukasza. Bo właśnie powiedziała, że tańszą, fajniejszą opcją są te takie rolety, znaczy ala rolety z Ikei, które właśnie zakupujecie. Wiecie, zrobię sobie kanapkę, które zakupujecie, no, zakupujecie co? One są tak naprawdę na wymiar, czyli wiecie, tam sprawdzacie sobie te rozmiary, które są. Nie można ich tam docinać, wycinać i tak dalej. Czekajcie, powiększę sobie śmietniczek, bo wcześniej miałam tu w takiej siatce, widzicie? No ale każdy orze jak może, nie? To co miałam, to wzięłam. Dobra. A ja jeszcze głupia, wiecie co, założyłam sobie spodnie po prostu
spodnie zwykłe, proste, zamiast kurde dresy i teraz mi jest bardzo, bardzo niewygodnie. No ale młody Polak po szkodzie, nie? Ale szukałam, powiem wam, w domu i tak wczoraj po tej całej, po tym całym rozgardiaszu nie mogłam znaleźć, tak powiem. Dobra, mamy kawę. Robimy kawę i sobie do was pogadowuję. Szkoda, że nie widzicie kwiatka. I też oczywiście nie dobrałam dobrą doniczkę, bo doniczkę dobrałam do innych kwiatków, które wzięłam dwa chyba bodajże. Nie wiem, gdzie ja je postawiłam. Tam stoją. No i po prostu do tego kwiatka miałam wziąć doniczkę i na końcu się okazało, że zapomniałam. Także jeszcze do tego kwiatka dokupię doniczkę, ale będzie już trochę chociaż zielono. Ten kwiatek akurat jest żywy. Natomiast tamte dwa pozostałe są sztuczne. Także czekajcie, troszeczkę go podleję. Jak znam życie, to u mnie długo to coś nie postoi. Zaraz pewnie będzie chciał gdzieś kurde na dwór. W sensie, wiecie, no że nie postoi. Gdzie jest mój kubek? Kubek na kawę. Wiecie co? W sumie nic jeszcze nie widzę. Stoję obładowana właśnie tymi rzeczami, które pokupywałam w IKEA i w BM-ie. O, widzę, że ktoś ma naprzeciwko mnie dwa koty. Po prostu ludzie chodzą z takimi psami, że ja to się dziwię, jak w takim flacie, jak w takim mieszkaniu można mieć jakieś dwa, trzy duże, słuchajcie, psy. Dla mnie to jest takie lekko niepojętą. No właśnie dostałam jakąś wiadomość, że niby ktoś do mnie dzwonił. Ciekawe, jak ja właśnie teraz nagrywam i jakoś nic nie dzwoniło. Okidoki, ale słuchaj te dziwne dźwięki, słuchajcie. Czy ja się ogarnę? Łyżeczkę potrzebuję. Łyżeczkę. Tę muszę otworzyć, ponieważ mam też nowe sztućce, które też wam będę pokazywać, ale to nie teraz. Pokażę wam wszystko razem. A bo dobra, czekajcie, ja użyję łyżeczkę tą, co ja przyniosłam z mieszkania. Chodzę i gadam jak najęta. Dobra, może ja po prostu zrobię sobie już tą kawę, zrobię sobie kanapkę i odezwę się do was z konkretem. No i hej, hej, robaczki, odzywam się chyba bodajże z godzinkę później. Poprawiłam sobie zasłonki. To znaczy firanki. Poprawiłam firanki i słuchajcie, umyłam okna. I co jest fantastyczne, słuchajcie, mogę umyć okna z dwóch stron. No po prostu, ja wiem, że dla was to normalne, a dla mnie to nie było przez ostatni czas w ogóle normalnością, dlatego że nie mogłam umyć tak na dobrą sprawę w ogóle z drugiej strony, gdzie największe właśnie gnojowisko było z drugiej strony. To okno też umyłam. Jedynie jeszcze co mi zostaje, ale to zostawię sobie na później, to jest umyć ten środeczek z zewnątrz. Tak sobie poprawiłam zasłonki, przyciągnęłam, tak jak mówię, te końcówki bliżej siebie i poprawiłam i związałam sobie po prostu w taki sposób. Bardziej mi się to podoba niż takie całe spuszczone na dół. Także w pośrodku związałam najzwyczajniej tymi takimi cyrkoniowymi, co kupujecie, taki pasek, ten co ja miałam naklejany, słuchajcie, tam wiecie, że przyozdabiałam meble takimi cyrkoniowymi. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie to pasuje, proste, zwykłe i tyle. Także cieszę się, że mogą umyć okna, więc póki co te firanki na początek mogą być, zanim kupię sobie lepsze. No i co zrobiłam? Wsadziłam baterię, no i ten stolik właśnie jest tak podświetlany, dlatego on mi się też tak podobał bardzo. Tak jest podświetlany, nie chcę, żeby mi telefon wypadł z obiegu. No i co? Jeżeli chodzi o przedpokój, to chciałam zakupić wczoraj, słuchajcie, dwa takie te, jak się to nazywa? Klosze takie, dwa klosze, ale powiem wam, że obsługa w BM-ie była naprawdę fantastyczna. Zapytałam się, czy mają po prostu w pudełkach, pan się pomotał, zamotał. Czekaliśmy z Krzysiem na niego chyba z 15 minut, słuchajcie, gdzieś tak około. Oczywiście nie przyszedł do nas, no i stwierdziłam, że jak nie biorę tych dwóch i nie będę już go szukać po całym sklepie, bo tak naprawdę nawet nie wiedziałam, gdzie on wsiąkł, to zakupiłam po prostu w miejsce tych dwóch, które były po 13 funtów za sztukę. Ale ja i tak tutaj je będę miała. Będę coś takiego miała, bo bardzo mi się to podobało. Na razie nie zdradzę, ale wyglądają one jak papierowe, ale to chyba jest plastik i takie trochę pokręcone. Czekajcie, dzwoni mi telefon. No, dzwoniła właśnie, słuchajcie, Karolcia, a ja wam na czym stanęło? Na tym, że właśnie zamiast, słuchajcie, tych dwóch do przedpokoju zakupiłam jeden do sypialni, a najśmieszniejsze jest to, że tak na dobrą sprawę to mówię, kurczę, mówię do Krzysia, moja sypialnia zostaje na sam koniec do robienia, tak naprawdę, bo w niej będzie trzeba i podłogę, i łóżko,
I biurko, w sensie toaletka, jakaś komódka, także tam będzie trochę rzeczy, więc na to jeszcze znowu muszę chwilę poczekać, odłożyć i sobie zrobię to na spokojnie, nie ma pośpiechu tak naprawdę, bo to będzie naprawdę też spory koszt, samej podłogi to będzie koszt ponad 200 zł, skoro na Gracjana pokój, gdzie on ma, zaraz Wam dam porównanie, Gracjana pokój, słuchajcie, ma bodajże 8,5 chyba metra, zaraz Wam powiem, tak, a moja sypialnia 11,2, więc no porównując Gracjana pokój, a mój 8, to jest ponad 3 metry więcej i za Gracjana pokój musiałam zapłacić, słuchajcie, za karpet oczywiście, a to była tańsza opcja, bo to było z tych wycinkowych, nie na metry, tylko z takiego gotowego, z takiej gotowej rolki, to musiałam zapłacić 166. No, więc tak się szykuje, że z 200, 230, 240 to wyjdzie lekko, jak nawet nie więcej, może nawet do 250, słuchajcie, za moją sypialnię. Dlatego sypialnię zostawiam sobie na sam koniec, to będzie tak naprawdę no, najważniejszy mój zakątek, ale no, wolę, żeby najpierw dzieci miały swoje pokoje, a później będę miała ja, tym bardziej, że ja mogę póki co być sobie w salonie. Także co? Za chwilę Wam będę pokazywać home decor, ale czekam teraz na Karolcie, bo już do mnie jedzie, więc pewnie bym nawet nie skończyła, a nie chciałabym też tak przerywać. Więc pokażę Wam za chwilę, jakie rzeczy pokupowałam do domu. No nie wiem, ile zdążę, bo nie wiem, gdzie ona jest. Czy już jest tu gdzieś bliziutko, czy za chwilę już będzie pukać do drzwi. Ale może coś zdążę, to pokażę Wam. To Wam pokażę, zanim właśnie ona przyjdzie, co zakupiłam w Ikei. Ikei zakupiłam takie, to są właśnie te pseudo rolety, dlatego że to są takie, wyglądają jak roleta, jak żaluzja, jak coś, ale to jest takie materiałowe, takie papierowe bym nawet powiedziała, nie wiem w sumie co to jest za tworzywo, ale takie i to było na wymiar, słuchajcie, nie wiem na jaki to był wymiar, nie pamiętam teraz, 50×190, także z zamysłem na Oliwii pokój, okno i może jedno tu do kuchni, sprawdzę jeszcze, bo każdy z okien ma taką tą rączkę u góry, więc nie wiem, czy to nie będzie mi oddawać, aczkolwiek Jagoda właśnie mówi, że też to ma i to nic się nie dzieje, także, że nie zahacza, więc wzięłam po prostu na próbę takie dwa, także zobaczymy, jak się to sprawdzi, jak dzisiaj założę, bo dzisiaj będę chciała to porobić, to Wam pokażę. Oli wzięła sobie dwie rolki do czyszczenia, także ona codziennie po prostu się tym czyści, więc niech ma. Dalej ja zakupiłam takie podstawki, a takie podstawki szklane zakupiłam z zamysłem świeczek, który zaraz Wam pokażę. Zakupiłam świeczki, ale nie mam przy sobie oczywiście zapalniczki. No cóż, ale takie świeczki i właśnie z zamysłem na takie świeczki zakupiłam sobie ten stojaczek. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Tak, zaglądam przez okno, bo co chwilę tu ktoś chodzi, kurczę, a ja gadam do kamery. A mnie widać, bo nie mam tu jeszcze zasłonki, ani firanki, ani nic na tym oknie tak naprawdę. I widać, że z kimś gadam, a nikogo nie ma, nie? Dobra, no i tak póki co, o, żeby po prostu stało, żeby mi się to nie brudziło i tyle. Także z takim właśnie zamysłem, więc na razie sobie postawię, niech to sobie na przykład pachnie. Najzwyczajniej na świecie, także zakupiłam chyba 3, o ile się nie mylę. Powinny być 3, a świeczki wybrałam waniliowe. Bardzo ładnie pachną, słuchajcie, bardzo ładnie. Także może nawet zanim je zapalę, to niech sobie po prostu tu stoją i pachną. O, takie dwie okidoki wyrzucam. Patrzę właśnie, czy już nie ma jej, bo nie wiem, z której strony podjedzie. Czy tu do środka, czy będzie jechała dołem, czy będzie jechała górą. Nie wiem. Lećmy dalej. Oliwia sobie zechciała kupić nożyczki, bo stwierdziła, że mama, ale po 50 pi tylko są mi takie fajne. Także Oli zakupiła sobie nożyczki, więc nawet ich nie wyciągam. Ja zakupiłam, słuchajcie, taką tą matę, którą bardzo chciałam. Wariera ona się nazywa i to jest mata, którą możecie sobie wycinać, przycinać do szuflad, do szaf, do szafek, no po prostu gdzie sobie zechcecie, pod garnki, żeby po prostu Wam się coś nie rysowało. Także ja na pewno użyję tej maty do szuflad i na pewno użyję ją tam, gdzie będę kładła garnki, żeby mi się po prostu nie rysowała powierzchnia. Zakupiłam sobie rajta, one się nazywają i zakupiłam sobie takie przyprawniki. Będę chciała mieć takie srebrne, ponieważ będę miała, tak jak mówiłam Wam, sporo srebrnych wydatków. Chyba ktoś idzie. No i hejo, hejo, ponownie, słuchajcie, ale crazy dzień, dlatego, że właśnie Karolcia mnie odwiedziła i dopiero teraz
pojechała, także ja się do Was odzywam. Jest godzina, słuchajcie, koło drugiej. Nie wiem, na czym stanęłam tak naprawdę z holem, więc Wam pokazuję dalej. Zakupiłam takie przyprawniki, chyba właśnie na nich skończyłam zresztą. Także nazywają się Rajtan, jest ich tutaj sztuk 4. Także to będą na takie podstawowe moje przyprawy, czyli na przykład papryka, czosnek, chili i co? I koperek albo bazylia, o, bo tego dużo używam. Także zobaczymy. Na solniczkę i pieprzniczkę raczej będę miała takie oddzielne. Świeczki to już Wam pokazywałam. Dalej, taki podstawek wzięłam, po prostu się przyda. W kuchni takich rzeczy nigdy za wiele, w sumie mogłabym nawet teraz doniczkę na przykład na tym postawić, bo ją podlewam, więc gdzieś tam by tutaj skapała, ale że to drewnienko, to na razie to tak po prostu zostawię. Dwa takie same kwiatki, no i właśnie z myślą o tych właśnie kwiatkach, oczywiście to są sztuczne, właśnie wzięłam te doniczki, a że tutaj mam ten aloes, którego w ogóle nie czuć, ale no mam nadzieję, że będzie pachniał. Na razie właśnie go zaraz postawię na... A czekajcie, czy oni też... Nie, on mi nie wejdzie na to. Nie, myślałam, że na to szklane wejdzie, ale nie. Więc otworzę sobie ten podstawek i na razie postawię go sobie po prostu w doniczce na tym podstawku. Właśnie przy okazji zobaczyłam, że tutaj przechodziła Fiona, czyli ta pani, z którą jakby podpisywałam mieszkanie, więc nie omieszkałam ją zawołać, gdyż miałam kilka zapytań jeszcze do niej. O, widzicie? Tak, na razie widać, że tu jest naklejka, to nieważne, aloe vera, gdzie trzymać właśnie, o, słońce minimum 12 stopni, niech on sobie tutaj stoi, ten aloe vera, odwrócę go, żeby naklejki nie było widać, te doniczki, które się nazywają muskot, nic nie stało, po prostu zapomniałam, że w nim była woda, trochę, to z tego aloesu, właśnie zakupiłam z myślą o tych kwiatkach, o, chciałam takie wyższe, i chciałam, żeby to wyglądało mniej więcej tak. Także do tego, do tych dwóch kwiatków właśnie mam takie dwie doniczki. One były po funt coś chyba, słuchajcie, w Ikei. Pokażę jeszcze te opakowania, które już jakby już prawie że szły do wyrzucenia. Tak wyglądają właśnie, to jest opakowanie od, słuchajcie, firanek. Tych, co właśnie samą wiszą, które poprzerabiałam. 8,99 i to jest 140×222. Długość, więc ja ich musiałam kupić 3. Dalej mam tutaj taki spa room i tutaj wlewamy olejek, no i żeby nam pięknie pachniało, więc to jest taki mini scentifier, nie wiem jak się nazywa, essential oil diffuser. Także powinien też tutaj mieć kolorowe tą górę. O, Krzysio jedzie do mnie. No, ciekawe skąd wiedział, że ja tu jestem. Także jedzie Krzysio, chyba że nie do mnie, a może tutaj do znajomych. A nie do mnie. A się okaże, do kogo on jedzie. On nie wie, że ja jestem w domu, więc nie wiem do kogo. Podejrzymy go.